Kontynuujemy naszą przygodę z Wiedźmim, ale najpierw kilka szybkich informacji. Po pierwsze, zapamiętajcie, ja nigdy nie porzucę Wiedźmina. Chcę to zrobić do końca. Tak? Tyle już zrobiłem, zrobię to do końca i na pewno tego nie porzucę. Dwa. Przerwy w filmikach są w dodawaniu ich, ponieważ no niestety jest okres sesji, jest to czerwiec, więc ja jako student mam niestety parę rzeczy do zrobienia, tak? Po trzecie, Wieśka 2 przynajmniej nie będzie na razie, nie wiem, przez może 2 lata, nie wiem, ja muszę na etapie zrobić, żeby sobie upgrade'ać komputer, normalny piecyk, bo teraz robię to dla was na laptopie. Względu na to, iż chciałbym, wiecie, grać na najwyższych detalach. No i niestety mój komputer nawet nie pociągnie Wiedźmina 2. Laptop tak, ale bardzo słabo. No i zostaje nam wczytać grę. Chyba tyle informacji. Jeżeli coś mi jeszcze przyjdzie do głowy, to się do was zwrócę, jakby co. Mówię, proszę, nie piszcie mi, że oj, kiedy Wiesiek. Wiesiek będzie, jak będzie, tak? Mówię, ja jestem zajętym człowiekiem, mam te swoje życie. Moje życie nie kręci się tylko wokół YouTube'a, tak? I wokół was. Przykro mi, taka prawda. Kiedy mam czas nagrać też na zapas, no to nagram, to trochę częściej będę rzucał. Ale jeżeli, tak jak ostatnio, skończyły mi się filmy, nie miałem nawet kiedy usiąść nagrać. No to niestety było jak było. Miałem koopa z portala, który został nagrany paręnaście tygodni wcześniej, kiedy z koleżanką grałem, Linką, którą serdecznie pozdrawiam. No i widzicie, był koop, kurzy narzekali. Was nie rozumią ludzie, naprawdę. Ja są filmiki, to super, jak nie ma, to trudno, tak? No teraz, żeby zaraz tutaj mi nie spamował, że o, jak ja mogę i tak dalej, itp. Spokojnie. Dobra, muszę sobie przypomnieć sterowanie, bo ostatnio grałem w Wieśka 2. No ale co my tu mamy? Doświadczony Wiedźmin. Muszę sobie słuchawkę ściszyć trochę w grę. Jest okej. Okay. Wiecie co, ja mam jeszcze ją tutaj ściszy może odrobinę, bo jest troszeczkę za głośno. Mamy do 4. 4,5, 6, 5,5. No tego EX nie ma, bo to mi nie jest potrzebne. I teraz ja sobie to zgłośnię. Jeszcze odrobinkę jest za cicho. O, jest idealnie. I tak, jakie my tutaj mamy questy? Kolejny gra w kości. Chlelatoru wiel. Z Jurianem chyba. A, rozbity fragment lustra, ale jest jeszcze z Julian. A, to jest Jaskier, dobra. Geralt? Serald? A, sobie pogadamy z nim. Co się działo w Wyzimie po moim zniknięciu? Nie wiem. Zniknąłem krótko po tobie. Słyszałem jedynie, że zabiłeś wielu ludzi. Czasem trzeba zabijać. Tak się zastanawiam. Tylko się nie obraź. Czy zabijanie ludzi nie stało się dla ciebie przyjemne? A, to wszystko było. Zabijam ludzi tylko w obronie własnej. Czyli jak za dawnych czasów. Ech, człowiek stara się jak może, a po głowie agresywnych skurwysynów nie maleje. Czuję, że najlepsze jeszcze przede mną. A zatem uważaj na siebie. Postaram się. Geralt? Ale nieważne. Bywaj. Słuchajcie, jeżeli wiecie, jak sobie, żeby w dwójce Geralt miał takie włosy, jak ma tutaj, w jedynce, dajcie mi znać, ponieważ ja szukałem, ale nie znalazłem. A miałem z Julianem gadać. Geralt? Wiem już, jak można odesłać ducha Aliny. Zrób co konieczne. Przyjdź, kiedy wszystko się skończy.
Teraz nie mam ochoty na rozmowę. Bywaj. No, czyli tam to mamy te figurki i tak dalej. Dobra. Mówię, dawno nie grałem. Idziemy. Ale ta muzyka jest świetna w tej grze. Dobra. Zjadłbym coś. O różnicach, jakie są między Wiedźminem 1 a Wiedźminem 2, które mi pasują lub nie. Myślę, że będę mówił dopiero pod koniec serii Wiedźmin. Podzielę się z wami tym, co wiem. Ale tak to na razie jeszcze nie wiem. Aha, tutaj nie mamy mieczy jeszcze. I nam brakuje w ogóle? Ohoho, jakieś 20 koła. No, widzę wilki, a sobie darujemy z nimi walkę. I idziemy na pola elizejskie nasze. Pola elizejskie. Wczytywanie, proszę czekać. Będzie rozmowa. Jest na polach, oczywiście wyciągamy na srebrny miecz. Mogę czasami trochę się mylić, bo dawno nie grałem w Wiedźmina. Naprawdę dawno, jakiś miesiąc, albo i lepiej. No, Jezu, południcy, dobra. Tutaj Igni. No chodź. Alvin, spadaj. Tylko 290 za południcę, słabo. Coś mi mówi, że nie uniknę porównań z Wiedźminem 2. Gdzie my teraz mamy iść, mapka? Aha, pierwszy jest tutaj, dobra. A, ja też wiem gdzie to jest. Geralt, róż dupę. A my mamy jakieś trofeum jeszcze? Tak, głowa Teju. A, bo ja tego kolesia nie mogę znaleźć. Panna młoda, rozczłonkowany do Haliny. Ale dobra. ...1570, ładnie. Mamy fragment lusterka. Alvin, co ty tu robisz? Idź mi stąd, to jest niebezpiecznie. Yuppie! Dobra, idziemy po kolejny fragment. Teraz tak, teraz tam mi pokazuje wskaźnik. Mieczyk Burgera 3 ci wtedy biegnie, zwłaszcza w trybie szybkim. Co to było? Wyznawcy Dagona. Weź, idź się spal. Co jest? Tylko 30, coś słabo. Ech, tamty nawet trzeba załatwić. Gin, babciu. Ona się stoczyła na dół, lol. Wiadomo, zbieramy wszystkie szczątki. Geralt, kurde. Wkurza mnie tutaj to, że Geralt chowa ten swój cholerny miecz. Nie ten klawisz. Moje przyzwyczajenie z dwójki. To w drugą stronę. Ci
gdzie jest ten cholerny odłamek? On jest tam przy tej chacie. Oj, nie ścinaj mi. Ale przecinka była. Wybaczcie, ludzie. Myślałem, że z kim się tłuczysz, ale nie. Kogo zabiłaś? Przyznaj się. Znaczy ja cię zabiję. Mamy drugą część lusterka i tu jakieś kolesia. Dobra, weźmiemy sobie wszystko. Jak w ogóle bez eliksirów lecę, lol. Co to było? A, południca, dobra. Teraz tak, następne lusterko jest tam. Boże, jak ja kocham kurczę to jak on się zacina. A sobie łykniemy eliksir na wszelki wielki. Przynajmniej na razie gram w Wiedźmina 2 na poziomie łatwym, żeby wiecie się oswoić z fabułą i ze sterowaniem tego wszystkiego. Że nie było, że kurczę ginę po raz 1500 próbując zabić kurczę harpię. Czy coś. Mam nadzieję, że mi wybaczycie porównania z dwójką. Ale moim zdaniem obie części są bardzo dobre. Jedynka kultowa, bardzo, bardzo fajnie wykonana, jak zresztą widać. Kolega Esgaroth robi Wiedźmina 2. Niestety, wybacz S, ale nie oglądałem tego filmu, ja już nie mam tak naprawdę czasu. Muszę kiedyś usiąść i obejrzeć. Miejsca mocy te są inaczej pokazane w dwójce. Dobra, durne miejsce mocy. I spłonęła. I lustereczko, powiedz przecie, kto jest najbardziej zabójczy na świecie. I mam kolejne południce. Tam jakieś ciało. Na razie w dwójce jestem w drugim akcie. W sensie na początku. A pewnie zapytacie jaka droga, droga Jorveta. Elf mi się najbardziej spodobał. No szczerze jako... No wiadomo, człowiek ja nie lubię oglądać jak się morduje ludzi czy nie ludzi, czy nieważne. Też staram się wybierać sobie takie rozwiązania, które no... Wiecie, nie wymagają śmierci nie ludzi. W końcu Geralt też nie jest człowiekiem. I powiem wam, że jak dotąd ścieżka Jorveta bardzo mi się podoba. No tak, wykonaliśmy zadanie i mamy jakiś dialog. Geralt! Geralt! Prosiłem, żebyś się schował, jak będzie niebezpiecznie. Ja... No wiesz, Geralt, słyszę głosy. Te wszystkie kobiety, które tu żyją, one do mnie mówią. One nie żyją, Alwinie. Geralt, czym ja jestem? Ludzie się mnie boją. Jak myślą, że ich nie słyszę, to nazywają mnie diablim bękartem i czarcim nasieniem, albo dziwadłem. To głupcy. Nie ma w tobie nic złego. Ludzie boją się wszystkiego, co inne, niezwykłe. Ja chcę, żeby mnie lubili. Nie chcę widzieć ich śmierci. Co mam zrobić, Geralt? Jestem zadowolony z jego losu, twojej wizji istny, to nie przyklejenie swoją lecz dar. Od ciebie zależy, w jaki sposób go wykorzystasz. Jeśli używać to bla bla bla.
Kolejny wybór na ucharakteryzowanie Alwina. Ciekawe. Dobrze. Twoje wizje i sny to nie przekleństwo, lecz dar. Od ciebie zależy, w jaki sposób go wykorzystasz. Zapamiętam to. Tak, tak, Alwin, ty wszystko pamiętasz. Dobrze, wykonaliśmy zadanie. Ta jego zdolność to dar. Świetnie, Geralt. Jesteś boski, wiem. Tak, tak, chleb poprzedni to pójdziemy zrobić przy okazyjnie. Akurat jesteśmy blisko. Kochany Maliniek. Dobra, wracamy teraz na brzeg. Zanieść chleb dla Torwiel. Droga na brzeg, drogowskaz. Pięknie, kurczę, pięknie. O, a nie myślałem, że coś się dzieje, to tylko źle się ustawiłem w pozycji do ekranu. Bez skarży, zboczeńce. Jezu, nie wilki, jak ja wilków nienawidzę. Gdzie mi uciekasz, kurczę? Schowaj miecz. Nie mamy miejsca na rebis. Nie, dobrze, dobra, to już pospiewamy. I nie mamy miejsca na kły, no trudno się mówi. I mamy nasze kochane elfy. Mamy naszą Torwiel. Tak? Si. Kupiłem dla ciebie chleb. Wiedziałam, że nie zawiedziesz. Oto twoje 5 bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Miejmy taką, kurczę, nadzieję. Oczywiście kłościk wykonany. Przejdziemy tam. Nie. A jednak. Czy tutaj? Mam wrażenie, że dałeś mi wygrać. Nie chrzań. Przestań jeść korzonki i zrób coś konstruktywnego. Może tak zrobię. Jeśli tylko nie wydarzy się jakieś nieszczęście. Bywaj. Nie, to nie on. Dobra, musimy wyjść do środka. To brzmi jaskinia elfów. Ho, 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 ho. Mogłeś elfkę. Nadchodzi dzień, gdy zgasnę jak gwiazdy z nadejściem świtu. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Co takiego? Co mamy? A masz kurczaka. Nie potrzebuję twojej jałmużny. Daj spokój, wiem, że potrzebujecie jedzenia. Chciałem pomóc. Pomóc? Chcesz okazać swoją wyższość. Rzucasz mi pod nogi kawałki żarcia, jakbym była jakąś dzikuską. Dobrze wiesz, że nie mamy pieniędzy. Ale to nie powód, żebyś się wywyższał, człowieku. Nie traktuję cię z wyższością. Sam nieraz głodowałem. I zdarzało się, że pomagali mi ludzie, po których bym się tego nie spodziewał. Nie potrzebuję twojej litości. Zaraza. Wy, elfy, nigdy się nie zmienicie. Nawet teraz zadzieracie nosa. Ignorując oczywisty fakt, że głodny łachmaniarz nikomu nie zaimponuje wyniosłością i jest po prostu śmieszny. A więc przyszedłeś się pośmiać, obejrzeć dziwowisko. Wiesz co? Teraz dopiero jestem zły. Ty mówisz o złości? Ty? Ty? Mam ochotę skopać cię tak, żebyś popamiętał, ty! Cicho już.
Chodź do mnie. Aha. Widzimy gest w sposób na niekonwencjonalny kobiety nawet. Czemu tu gnośniejemy? Chcesz się z nią pogadać? Nie? To ty? Też nie? No jest, ale winut. Tak, co my tu mamy? No skoro to jest zawalony, dupa. I ten kurcz elfi rzemieślnik. Tutaj jest zawalone, sprawdźmy mapę. Lokacja. Aha, czyli u nich w grocie nic nie ma. No. Czuję nadchodzącą śmierć. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Nadeszły czasy, kiedy musimy przyjmować jałmużnę od Duan. Ja dziękuję, Gwynblade. Nie musisz mówić nic więcej. Chcę się odwdzięczyć. Opowiem ci o korzeniu mandragory i włóknie Han. To cenne zioła. No, daj spokój. A ty? Nadchodzi dzień, gdy zgasnę jak gwiazdy z nadejściem świtu. Aha, czy nic więcej, ale oni przynudzają. Jest tutaj te elfy, no niestety takie są. Przepraszam. Nie mam nawet siły, żeby iść na polowanie. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Nadeszły czasy, kiedy musimy przyjmować jałmużnę od Duan. No i nie przesadzaj, kurczę. Wy ludzie uważacie, że to jest śmieszne? No, ale nie chcesz, to nie. Twoja strata, mój zysk.